Jak ci idzie po pierwszym dniu? Założę się, że jeszcze nie jesteś panem swoich emocji. A może jesteś? Może po pierwszym dniu już po prostu powiedziałeś sobie, że nie warto? Myślę, że jest to proste, ale wcale nie jest łatwe. Co zrobić jako następny krok albo następne pomysły na to, jak stawać się panem swoich emocji? Posłuchaj już za chwilę. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5:55 w klubie 555 namawiam ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków zmieniali swoje życie na lepsze. Drugi nawyk. W tym tygodniu praktykujemy nawyk numer 2, czyli bądź panem swoich emocji. I ostatnio opowiadałem ci o tym, jak to zrobić, żeby nie wywoływać u siebie emocji, czyli chociażby na drodze tego, żeby nie osądzać, powstrzymywać się od krytykowania i od narzekania. No dobra, co można jeszcze zrobić? Lekcja numer 2 na temat tego, jak stawać się panem swoich emocji. Proponuję ci zrobić dzisiaj jedną rzecz, ale proszę cię, zrób to koniecznie. Potrwa to kilka do kilkanaście minut, kiedy możesz zrobić dla siebie coś wyjątkowego. Niektórzy mówią na to medytacja. Niektórym źle się to kojarzy, czy to ze względów religijnych, czy może próbowali i nie wyszło. A ja chciałbym cię dzisiaj namówić, żebyś zrobił to po prostu bez osądzania, bez nastawiania się negatywnego. Po prostu zrób to w sposób następujący. Znajdź teraz wygodne i ciche miejsce. Jeżeli teraz nie możesz tego zrobić, zrób to dzisiaj w ciągu dnia. Załóż coś wygodnego, usiądź w wygodnej pozycji, w miejscu, w którym nie będzie ci nic przeszkadzać. Uprzedź swoich bliskich, że potrzebujesz teraz kilku do kilkunastu minut dla siebie. Niech nie przeszkadzają ci telefony, zostaw go najlepiej w drugim pomieszczeniu, wyłącz telewizor, radio, no i tego rodzaju przeszkadzacze. Najlepiej usiądź wygodnie na kanapie, na fotelu, krześle lub poduszce, w pozycji wyprostowanej. Taka pozycja utrudnia po prostu zaśnięcie. Możesz usiąść ze skrzyżowanymi nogami albo wyciągnąć je po prostu przed siebie. Twoja pozycja powinna dawać ci możliwość jak największego wyluzowania się. Powinna być najbardziej relaksująca. Zająłeś już tę pozycję? Jeżeli będziesz to robił później, po prostu jeszcze raz włącz sobie ten film i od tego momentu, uwaga, zaczynamy. Skoncentruj się teraz na oddechu. Wycisz swoje myśli. Zamknij oczy i zacznij koncentrować się na oddechu. Wdech i wydech. Spokojnie. Nie ma pośpiechu. Wdech i wydech. Skoncentruj się teraz tylko i wyłącznie na twoim oddechu. Nic innego nie istnieje. Kolejne wdechy i wydechy powinny stanowić jedyny przedmiot twojego postrzegania. Jedyny przedmiot twojej w tym momencie świadomości. Wdech i wydech. Tylko to istnieje teraz dla ciebie na świecie. Ja wiem, prędzej czy później w twojej głowie pojawią się pewne myśli. Wyobraź sobie wtedy, że to jedynie chmury, które przepływają po niebie. Zwróć na nie uwagę, ale nie wydawaj na ich temat żadnej opinii. To tylko chmury na niebie, które na chwilę przesłaniają światło. Pozwól im powolutku odlecieć. I ponownie skup się, proszę, na oddechu. Wdech i wydech.
utrzymuj się teraz w stanie spokoju przez kilka minut, koncentrując się wyłącznie na oddechu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Utrzymuj się przez kilka minut w takim stanie błogości, kiedy pozbywasz się wszelkich myśli, przestajesz osądzać i koncentrujesz się tylko i wyłącznie na oddychaniu. Tylko i wyłącznie wdech i wydech. Wdychaj spokój, a wydychaj stres. Wdychaj spokój, mówiąc sobie, jaki piękny jest ten świat, a wydychaj stres. Doświadczaj teraz zmysłowych wrażeń związanych z przepływem wdychanego i wydychanego powietrza. W klatce piersiowej poczujesz w pewnym momencie i w nozdrzach poczujesz coś w rodzaju chłodnej bryzy. Nie osądzaj tego. Wdech i wydech. Znajdź przyjemność w tym, że zagłębiasz się w hipnotycznym rytmie oddechu, który określany jest jako wdychanie i wydychanie umożliwiające uniesienie. Poczuj, jak z każdym powolnym oddechem wdychasz spokój. Na przykład w postaci słodkiego letniego zapachu jaśminu. Czujesz to teraz? Wdech. A wydychasz stres, pozbywasz go się na zawsze. Jest zbędny. Wdychaj spokój, a potem wydychaj stres. W rezultacie uwolnisz się od wszelkiej negatywności. Twoje ciało się rozluźnia, wyciszając swoją biologię. Zanurzasz się w poczuciu bezpieczeństwa, którego źródłem jest bezruch. Przez cały czas koncentruj się na oddechu i spokoju. Tylko i wyłącznie na spokoju. Wytrwaj teraz tak kilka minut, wdychając i delektując się powietrzem, a chwilę później wydychając stres. I tak przez kilka minut. Wdech i wydech. Nic istnieje, nic innego nie istnieje na świecie. Istnieje tylko oddychanie. Pozbywasz się negatywności. Jest to proste ćwiczenie medytacyjne, które stanowi pierwszy krok do nawiązania doskonałych relacji z własną biologią. To pozwoli ci dużo, dużo szybciej pozbyć się trybu awaryjnego. Medytuj w ten sposób nawet kilka razy dziennie, a nauczysz się zwiększać wydzielanie endorfin i kontrolować swoje reakcje. Poczujesz, jak opuszcza cię napięcie, a z twoich ramion znika dotychczasowy ciężar. A teraz skontroluj, czy na pewno nie masz podniesionych ramion. Opuść je, proszę, strzepnij ramiona i poczuj spokój. Bądź panem swoich emocji. Nikt bez twojej zgody nie jest cię w stanie zranić ani obrazić. To ty jesteś panem swoich emocji. Mam nadzieję, że pomoże ci to w twojej praktyce stawania się panem
panem swoich emocji. Bądź panem swoich emocji. Jeżeli to zrobisz, następne nawyki przychodzić ci będą z łatwością. Jeżeli podoba ci się to, co zrobiłem, zasubskrybuj po prostu ten kanał. Zrób być może kciuka z palcem do góry i powiedz o mnie innym, którzy być może dołączą i będą podobnie jak cała grupa ludzi, którzy już obserwują mój kanał, będą pracować nad swoimi nawykami po to, aby ich życie stało się lepsze. Już jutro o godzinie 6:30 następny odcinek z wiedzą na ten temat, co i jak zrobić, żeby wprowadzić nawyk bądź panem swoich emocji. Do zobaczenia, do jutra.